No hej, witam Was ponownie. Jest to kolejna część przygód Wujka Martina, strategia prosta jak budowa cepa. Tym razem doczekaliśmy się odcinka, w którym omówimy sobie tak pokrótce, w zasadzie może nawet wyczerpująco, niektóre właśnie sprawy związane z marginesem, a dokładnie tutaj tymi właśnie wartościami, ponieważ akurat okazuje się, że one są bardzo ważne w hedgingu. Tutaj widzicie w tym momencie platformę MT4, jest to platforma u brokera IC Markets, natomiast dźwignia katu została zastosowana, jest nasza dźwignia europejska, czyli 1 do 30 i tak jak w strategii, żeśmy mówili, że otwieramy transakcje tak zgodnie z kluczem martyngałowym, czyli najpierw jednym mikrolotem, później przeciwstawną transakcję dwoma mikrolotami, następnie kolejną przeciwstawną transakcję czterema mikrolotami itd., itd. Natomiast nie będę tutaj żadnych tam jakichś specjalnie transakcji zawierał, natomiast chciałbym się przyjrzeć właśnie, jak wygląda tutaj ten pobieranie depozytu zabezpieczającego. Wiadomo przecież, że z każdą transakcją na przykład pobierany jest pewna wielkość depozytu zabezpieczającego i czym mniejszy jest ten lewar, tym ten depozyt zabezpieczający jest niestety większy. Czym wyższy jest ten lewar, ten depozyt zabezpieczający jest mniejszy. Jeżeli chodzi o na przykład lewar 1 do 30, no to niestety tutaj jesteśmy trochę pokrzywdzeni, bo ten depozyt będzie dosyć wysoki. Natomiast on jest wysoki tylko w sytuacji, kiedy jakby zawieramy transakcje tak jak w gridzie w jednym kierunku, tak? Jeżeli zawieramy w dwóch kierunkach, to troszeczkę to wygląda inaczej. Może sobie najpierw tutaj pokażemy, jak to wygląda, jak narasta jakby ten wolumen, jak się buduje ta masa wolumenowa, jeżeli otwieramy właśnie transakcje w jednym kierunku, tak? Ja może tutaj odpalę teraz tutaj jednego mikrolota, na przykład na damy przykładowo na sell. Tutaj nie patrzymy, to jest dla nas nieważne, patrzymy tutaj, tak? Czyli wymagany depozyt, patrzymy na tą wartość, został pobrany 33 euro, to jest w euro, tak? 33 euro i 33 centy, tak? Jeżeli otworzymy sobie powiedzmy przykładowo kolejną transakcję wielkości dwóch mikrolotów w tym samym kierunku, tak? Czyli jeżeli było sell, ja otwieram sell, zobaczcie, on nagle rośnie, tak? I on, to nie jest tak, że to jest, 100 euro za, tylko za tą jedną transakcję 0,2. To już jest skumulowany depozyt, czyli 0,01 plus 0,02. W sumie mamy skumulowany depozyt, jaki jest pobrany z całego rachunku, to jest właśnie 100 euro, tak? Jeżeli sobie otworzymy na przykład kolejną transakcję, słuchajcie, i tu już będzie 0,4, tak? I w tym samym kierunku, damy sell, zobaczcie, nagle ten depozyt wzrasta nam do 233, tak, czyli skumulowany mamy, tutaj mamy ten skumulowany depozyt i teraz słuchajcie, jeżeli my mamy na przykład przykładowo 1000 dolarów, tak, czy 1000 euro, w zasadzie 1000 euro, to nie patrzcie na te, też na te wartości, załóżmy, że tutaj jest 1000 euro, tak, i my sobie tak otwieramy tak jedną transakcję, drugą transakcję, trzecią transakcję i ten depozyt nam tutaj rośnie, to w pewnym momencie nam nie otworzy tej transakcji, bo nam po prostu nie wystarczy tego depozytu, tak? No i zobaczmy, jak on się rozwija. Otworzymy teraz transakcję 8 mikrolotów, tak? I też w tym samym kierunku. Zobaczcie, już 500 euro jest wymagane, tak? Jeżeli to zwiększymy, zobaczcie, do 16, tak, to znowu mamy już 1033 i w tym momencie widzimy, że zabrakłoby nam, jeżeli byśmy mieli 1000 euro depozytu, no to niestety musielibyśmy tak naprawdę to musielibyśmy skończyć naszą grę na 1, 2, 3, na czwartym levelu, tak, cyklu inwestycyjnego. Natomiast, co ciekawe, bardzo ważna sprawa jest, że jeżeli robimy hedge'a, tak, czyli nie otwieramy transakcji jakby jednokierunkowo, tylko raz otwieramy na przykład sell, później buy, otwieramy sell, później buy, sell, buy, to niestety to ten przyrost, tak, tego wymaganego depozytu wygląda nieco inaczej. No i teraz sobie właśnie zasymulujemy taką sytuację, tak, ja to wszystko skasuję, tak, i zobaczymy sobie. Widzimy, że tu mamy, tak, transakcję sell, tak, i mamy 33 euro
.33. I teraz następną transakcję zrobimy sobie na buy. Skoro tu mamy wolumen 1 mikrolot, to druga transakcja na buy będzie 2 mikroloty. I my sobie tu wrzucimy 2 mikroloty. Zobaczcie, co się stanie. Zrobimy na buy. Widzicie? Zobaczcie, został ten sam wymagany depozyt, tak? Ponieważ te transakcje się hedżują, tak? Czyli de facto, jeżeli otworzyliśmy tak w jednym kierunku transakcję sell, a w drugim kierunku buy, to pobierana jest tylko różnica tych wolumenów, tak? Czyli w tym momencie różnica tych wolumenów to jest jeden mikrolot i dlatego pozostaje tutaj ten sam wymagany depozyt. No ale teraz otwórzmy sobie znowu przeciwną transakcję do tego buy, czyli sell z wolumenem 4 mikroloty i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Widzimy sell. Pobierany jest tutaj wymagany depozyt, już wtedy mamy, się skumulował, wymagany jest już 100 euro, tak? I teraz załóżmy, że my wybierzemy, znowu sobie otworzymy 8 mikrolotami na buy, czyli transakcję przeciwstawną i wzrosło nam tu do 166, tak? Czyli już mamy który? Raz, dwa, trzy, czwarty poziom, tak? Inwestycji i mamy dopiero 160, zobaczcie, mamy dopiero 166 dolarów wymaganego depozytu, a to z tego względu, że tak naprawdę platforma sobie pobiera nie tak jak wtedy, że kumulowało depozyt i jeden dodawało do drugiego, tylko tą różnicę, tak? Z tego hedża. I teraz zobaczmy, możemy, tak naprawdę możemy dalej, jeżeli byśmy mieli 1000 euro, tak, depozytu, no to mamy szansę dalej, tak, otwierać kolejne transakcje. I teraz na przykład wejdziemy na przykład wolumenem 0.16. 0.16, skoro było tu na buy, to teraz przeciwstawna będzie na sell. Otwieramy na sell, zobaczcie, mamy 366 dopiero, tak. Czyli dalej możemy inwestować i to jest właśnie ta przewaga hedża, że pozwala nam jakby, że po prostu zyskujemy na tym, tak, że wymagany depozyt jest mniejszy niż w przypadku na przykład takich inwestycji jednokierunkowych, tak. I teraz zobaczymy sobie, otworzymy sobie kolejną transakcję przeciwstawnią do sella, czyli buy na 0.32, czyli idziemy zgodnie z mnożnikiem Martingału razy 2. Widzicie? I w tym momencie mamy wymagany depozyt 700, tak? Czyli przeskoczyliśmy już kolejny level i możemy dalej grać, tak? Czyli następny level w tym momencie, gdybyśmy mieli depozyt 1000 euro, tak? No to może następny level to będzie 0.64, tak? Który możemy otworzyć. 0.64, tak, i to będzie w tym momencie sell, bo to ma być transakcja przeciwstawna, tak, i dopiero wtedy nam wskoczyło na depozyt 1433, czyli widzimy, że w tym momencie nie moglibyśmy już obsłużyć jakby tego levelu mając 1000 euro depozytu, no musimy mieć w tym momencie ten depozyt większy. Jeżeli chodzi o ten poziom zabezpieczenia tutaj w procentach, to ja się nie będę na tym za bardzo skupiał z tego względu, że to zależy od wielu czynników, tak? Jeżeli będziemy grać strategią, to zależy od tego, w jakim odstępie są rozstawione te transakcje, tak? Pomiędzy buy a sell. I wtedy również tutaj będzie, to jest zbyt płynne, żeby to przedstawić. Natomiast nad czym trzeba się skupić? Trzeba się skupić na tym, żeby pilnować, żeby ta wartość tutaj nie spadła poniżej 100%, tak? Tak naprawdę należy pilnować, żeby ona nawet nie doszła do 100%. 0% jest wtedy, kiedy nie ma żadnej transakcji. Natomiast 100% jest wtedy, kiedy jakby mamy 100% pokrycia dla naszych wszystkich transakcji. Jeżeli spadnie poniżej tych 100%, to wtedy broker może nam zamknąć te transakcje, tak, wezwać do uzupełnienia depozytu. Tak naprawdę, jeżeli mamy tutaj, nie wiem, 4000-5000%, to nie musimy się martwić, tu mamy depozyt na odpowiednim poziomie. Jeżeli na przykład spadnie ta wartość w wyniku otwierania kolejnych transakcji, tak, do nie wiem, powiedzmy do 200%, już należy myśleć o tym, żeby uzupełnić depozyt, zanim nam broker pozamyka jakieś transakcje. To jest akurat bardzo istotne i trzeba na to patrzeć, żeby właśnie ten poziom tutaj nie był poniżej 100%. Tak? To myślę, że to akurat jest wyjaśnione, a wrócimy teraz do właśnie tego wymaganego depozytu. Ja może się przełączę, ja przygotowałem takie specjalne tabelki, ja może się przełączę teraz na taki arkusz, tak? I tu widzicie, jest taki arkusz kalkulacyjny, tak? I w tym arkuszu ja przygotowałem właśnie taki wykaz, tak? I teraz tutaj tak,
mamy na przykład level, tak, pierwszy, drugi, trzeci, to będziecie wiedzieć, o co chodzi, czyli będzie wolumen 0,1, później 0,2, 0,4, 0,8, tak? I teraz mamy tak, lewar 1 do 30 i lewar 1 do 500, tak? I możemy zobaczyć, w jaki sposób właśnie wygląda to pobieranie tego zabezpieczenia, tak? Czyli jeżeli gramy tylko w jednym kierunku, tak jak na przykład w gridzie, tak? Czyli przy wolumenie jednego mikrolota pobiera 33,33 euro, natomiast w dwóch mikrolotach to już jakby się sumuje, tak? 66,67 przy czterech mikrolotach tyle i tyle i tyle. Tutaj mamy depozyt skumulowany, czyli ta pierwsza pozycja dodać to wyjdzie nam, tak, czyli ta skumulowana, czyli to, co nam pokazuje platforma. Później, jeżeli dodamy to, pokaże nam platforma tyle, dodamy kolejny, pokaże nam platforma tyle, także jest wymagany depozytu. I to jest przy lewarze 1,30. Tu macie to samo dosłownie przy lewarze 1500, tak? 1, przepraszam, do 500. I zobaczcie, jak te wartości, jakie są małe. Także przy na przykład 8 levelu, tak, to my tutaj wymagany jest depozyt skumulowany, tak? To mamy 8366, tak? Euro. Natomiast przy lewarze 1500 jest to tylko 510 euro. Także no niestety różnica jest kolosalna i tutaj Europejski Organ Nadzoru, obniżają dźwignię finansową, niestety bardzo nas skrzywdził, jeżeli chodzi o to. Stąd no niestety musimy szukać innych rozwiązań, takich gdzieś jak na przykład na Seszelach, tak? ewentualnie konto profesjonalne, tak, ale to nie każdy może spełnić te warunki, także ja na razie tego tematu nie poruszam, zostawmy go, tak. Natomiast druga tabelka, którą tutaj mamy, widzimy, to jest hedge, tak, czyli w tym momencie my otwieramy transakcję raz buy, sell, buy, sell, buy, sell, albo sell, buy, sell, buy, sell. To nie ma znaczenia, tak. Natomiast możemy zobaczyć, w jaki sposób jest tutaj jakby naliczany, tak, jak jest naliczany ten właśnie depozyt zabezpieczający, czyli na pierwszym levelu, tak, pobiera nam 33,33, na drugim levelu w ogóle nam nie pobiera, bo to się hedżuje, tak, dlatego tu stąd mamy znowu 33,33, tak, później znowu nam pobiera tą różnicę, tak, 66,67 i mamy tutaj, że $100. I to może być właśnie dla nas, zobaczcie, jaka jest różnica w sytuacji, kiedy gramy hedża, tak, czyli przy 8 poziomie levelu pobierane jest 2700 euro przy lewarze 1,30, natomiast jeżeli gramy w jedną stronę, to jest 8366 euro, czyli no zobaczcie, różnica jest kolosalna, tak, natomiast tu macie to samo analogicznie, jeżeli chodzi o lewar 1 do 500, tak, czyli jeżeli gramy hedża, tak, to przy 8 poziomie zabezpieczenia mamy, pobiera nam 162 euro tylko. Natomiast jeżeli gramy w jednym kierunku, to jest już 510 euro. A zatem widzimy, że jednak hedge jest bardzo dużą przewagą, tak, jeżeli chodzi o to, że pobiera nam mniejsze zabezpieczenie, jeżeli chodzi o zabezpieczenie naszych transakcji, tak. Natomiast mieliśmy to jakby uprosić całą tą strategię i ona miała być jakby systemem takim prostym, jak budowa CEPA. Dlatego ja bym chciał wam pokazać zupełnie coś innego, tak, żeby nie do końca się tym przejmować. To trzeba wiedzieć, tak, ale żeby aż sobie tak łamać głowę nad tym, jakie to są kwoty, jakie to wartości. Wystarczy po prostu zobaczcie na tą tutaj tabelkę. Bardzo prosta sprawa, tak. Jest to, patrzymy po prostu na ryzyko, tak, i traktujemy to ryzyko na tej zasadzie, że po prostu utratę 10% utraty kapitału, 20% utraty kapitału, 30% utraty kapitału. I o co tutaj chodzi? Tutaj nie chodzi o to, że jak w strategii klasycznej, tak, że jedna transakcja, druga transakcja, trzecia transakcja, tylko my akurat w przypadku wujka Martina otwieramy transakcje jednym, jakby budujemy tą masę wolumenową, tak? Czyli możemy mieć na przykład otwarte, nawet mieć 8 transakcji w grze, tak? Jednocześnie, zanim jakby nam wybije TP. I mając na przykład te 8 transakcji,
jednocześnie patrzymy, jaką nam to tworzy, jaką mamy obsługę kapitału, tak? Jeżeli jest to tylko 10% obsługi kapitału, to nie ma czym się martwić. Jeżeli jest to 20% obsługi kapitału, należy już zacząć to bacznie obserwować. Natomiast jeżeli jest 30% obsługi kapitału, tak? Czyli to się tak nazywa ten floating loss, tak? I on jest, i ten nasz kapitał został obsunięty o 30%, to wtedy z reguły to właśnie ta obsługa jest skorelowana z tymi wartościami, tak? Także jeżeli widzimy 30% kapitału, obsługi kapitału, to niestety, ale musimy już zwiększyć jakby ten depozyt, tak, żeby nam spadło, w tym momencie będzie nam spadać to obsunięcie na 20%, możemy na tyle zwiększyć, żeby nam spadło do 10%. Jeżeli ja mówię, na przykład posługuję się słowem margines, to często mówię właśnie o tym marginesie ryzyka, nie o tym marginesie, który jest na platformie, tak, który pokazuje nam procentowo, jaki jest tam margines, zanim dojdzie do 100%, a później poniżej tego będzie tam margin call i stop out. Natomiast bardziej skupiam się właśnie na tym marginesie, jakie dopuszczam, margines ryzyka, czyli obsunięcia kapitału. Także to jest troszeczkę inne. Ja może to pokażę na przykładzie mojego konta, tak? Jak to właśnie wygląda ten floating loss, tak? Ja teraz się przełączę na FX Blue, tak? I tutaj jesteśmy na przykład na FX Blue, tak? I tutaj jest jakby cały mój ten, nie wiem, cały mój jakby kariera, tak? Od 2020 roku teraz na rynku, tak? Jak ona wygląda. I ja sobie może włączę, słuchajcie, filtr, dam sobie to od przykładowo, tak żeby było to lepiej widoczne, tak? Od 1 na przykład kwietnia, tak, od 1 kwietnia 2020 roku, tak? Ja sobie wrzucę filtr, tak? I tutaj mamy taką krzywą, tak? I w tym momencie, zobaczcie, ja sobie tu dam ten equity, tak? Z tym właśnie floating loss, tak? I zaraz widzicie, i to mi pokazuje, zobaczcie, właśnie jak nurkowało, tak? Jak to nurkowało. Tutaj zanurkowało, później wyszło do przodu, później znowu zanurkowało, wyszło do przodu, później znowu zanurkowało, wyszło do przodu. No i to tak to mniej więcej będzie wyglądało, tak? Ten cały trading. Chodzi o to, żeby ten kapitał nie zjechał więcej jak 30%, tak? Całego naszego equity, znaczy nie equity, całego naszego jakby konta, tak, jaki mamy balans. Ja może sobie tutaj przejdę na to. I widzicie, w tym momencie na przykład mamy cały balans, ja mam 3038, natomiast floating jest tylko 88, tak, euro, tak. Jeżeli ta wartość na przykład będzie wynosiła na przykład około już 300 euro, tak, czyli 300 euro to jest ile? 300 euro to będzie 10%, tak? A czyli 900 euro jakby wynosiła ta wartość, to wtedy ja muszę zwiększyć jakby depozyt, tak? Muszę dopłacić do depozytu. Czyli tak naprawdę dopóki nie dojdzie mi tutaj ta wartość do minus 900 euro, to ja mogę sobie spokojnie, tak, jakby grać i w ramach jakby, i cały czas się utrzymuje, tam będzie plus, tam 200, przepraszam, nie plus, będzie minus 200, minus 100, minus 50, minus 40, czasami skoczy na minus 300, tak? A i w tym czasie właśnie w tej przestrzeni cały czas różne transakcje tam pracują i zarabiają. I chodzi tylko o to, żeby, ja może wrócę znowu do tego arkusza, tak? Chodzi o to właśnie, żeby to nie spadło do tego poziomu właśnie 30%. Jak spadnie ten 30%, to już jest taki alarm, tak? Gdzie musimy, no niestety, już pomyśleć o tym, żeby podłączyć na przykład kroplówkę po to, żeby zbić to do określonego poziomu, tak? No i głównie o tym dzisiaj chciałem powiedzieć, tak? I myślę, że w miarę zostało to wyjaśnione, tak, i przedstawione i pokazane w jakiś tam, nie wiem, sensowny i logiczny sposób. Ja oczywiście te tabelki Wam zamieszczę na grupie i zapraszam Was do komentowania i zapraszam Was do testów, tak, na demo i rozwijania tej strategii. Trzymajcie się, cześć.